Cześć, witajcie na kanale Sklepiku Gosi. Tutaj Magda z MF Art Boutique. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym stworzymy sobie layout. Będzie to layout w stylu vintage. Kolekcja, na której będziemy pracować, to kolekcja z Craft O'Clock Hummingbird Song, czyli pieśń kolibra. Będziemy potrzebować arkusze 30,5 na 30,5. Do tego będziemy potrzebować również kart, tylko to są karty z kolekcji Vintage Bizu. Przyszykowałam sobie również bloczek z Mintaya. Będę chciała głównie korzystać z tych wyciętych elementów oraz z tych zegarów. I przygotowałam sobie również tekturkowe naklejki z kolekcji Love Letters. Chodzi mi tutaj głównie o napisy. Do tego będziemy potrzebować maskę. Ja przygotowałam taką z 13 Arts. Piękny koronkowy wzór. Pasta modelująca z Pent Artu. I wszelkiego rodzaju dodatki. Mam tutaj przyszykowane tekturki. Mam tutaj odcisk z masy, taką rameczkę. Wycięte motylki. Motylki są z jakichś gratisów, natomiast z Craft O'Clocka, natomiast Craft O'Clock w wielu kolekcjach ma motylki, więc na pewno jakieś się znajdą w Waszych zasobach. Tutaj mam też jakieś takie tekturki, koroneczki, które będą mi stylem pasować. Przygotowałam sobie wycięte elementy. Są to dodatki do wycinania, kwiatki 9 oraz kwiatki 14. Tak. Następnie mam przygotowane odrobinę gazy. O, tu się jeszcze jakaś tekturka zaplątała. Sizal, koronkę. Przygotowałam też tusz Distress w kolorze Walnut Stein i kwiatuchy. Kwiatuszków niewiele. Chodziło mi o kwiatki takie bardziej płaskie, żeby były nie takie mocno odstające. To są kwiatki z zestawu z Primy. Będzie nam potrzebne również czarne gesso oraz mam tutaj z Deco Artu klej do dekupażu w matowym odcieniu, dlatego że całość naszej karty będziemy pokrywać właśnie tym klejem, bo potem jak będziemy robić chlapania i wyciski przez maskę, to żeby nie wsiąkało nam to w papier, więc po prostu zabezpieczymy papier tym klejem. W takim razie zapraszam Was do wspólnego tworzenia i będziemy robić layout w stylu vintage.